Dzień dobry. Kto powiedział, że nerka musi być taktyczna? Zapewne ktoś, kto na przykład nie nosi termosu do lasu, bo zapala w nim ognisko. Zwłaszcza jak jest taka sucha ściółka jak teraz, nie? No to pewnie jest też wymysł mody. Słuchajcie, o modzie nie będziemy dyskutować, o gustach też nie. Są ludzie, którzy kochają militaria, są ludzie, którzy są zafascynowani militariami i bardzo fajnie chodzą w tych nerkach, super, super, hiper, elegancko. Nie mam zamiaru Was przekonywać, że coś jest gorsze albo lepsze, bo to też nie o to chodzi. Natomiast chcę Wam pokazać kilka takich alternatyw, dokładnie dwie. Jedną kiedyś pokazywałem, ładownicę Ludowego Wojska Polskiego, z której wycinacie dwie przegrody i robicie jedną komorę, nie? No, dzisiaj Wam pokażę sakiewkę, w której noszę zestaw ogniowy. Czasami ona robi zaworek zrzutowy. Ma tutaj jakiś skórzany guzik. On oczywiście zabezpiecza rozciąganie i tak dalej. Sakiewka w środku ma jedną komorę, jak wiadomo, tyle. Czy muszę mieć tam coś poukładane? Niekoniecznie. Niewiele potrzebuję nosić, nie? Umówmy się. Drugą rzeczą to jest ładownica ze sklepu ochotniczego z Syberii, którą dostałem od kolegi. Też ma jedną komorę. Mi wystarcza. Mi wystarcza. Jak ktoś dużo rzeczy nosi, no to wiadomo, że mu nie wystarczy. Kolejną rzeczą jest taka torebka biodrowa. Czy torebka biodrowa jest potrzebna na co dzień w życiu? No to najlepiej zapytać kuriera, jakiegokolwiek, który doręcza Wam przesyłki. I co? Jest lekka. Przede wszystkim jest lekka. Ma jedną komorę główną. No, to jest wczoraj jeszcze. Ma jedną komorę główną, jedną taką siatkę. Bez żadnych przegródek na latarki, na coś tam, na jakieś inne śmieci. I drugą taką kieszonkę. Oczywiście. Takim zaczepem można sobie tam zaczepić zapalniczkę, czy tam, nie wiem, klucze od domu, cokolwiek, nie? Klamerka świetnie współgra z apteczką, można tu nałożyć apteczkę, jak się idzie w góry, można sobie nałożyć nóż, o, na przykład zamiast go nosić, tak? No. No i tyle. To są takie moje cywilne propozycje na ten moment. To akurat jest deuter i bardzo, bardzo, bardzo polecam, bo jest lekki, fajny i w ogóle. Natomiast to nie miała być reklama deutera, bynajmniej. Kurde. I znowu żywica na spodniach. No, to nie miała być reklama deutera. Natomiast jeżeli macie ochotę, to oczywiście polecam, bo jest to dobry, sprawdzony sprzęt, z którego korzystam. No to tyle, pozdrawiam, dziękuję.